Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj omówię wydarzenia, które miały miejsce w okupowanej Polsce od początku roku 1934 do wybuchu Powstania Warszawskiego. Dzisiejsze spotkanie podzielimy sobie na 7 części. Najpierw omówię najważniejsze zmiany, jakie zaszły w polskim państwie podziemnym. W punkcie drugim przyjrzymy się osiągnięciom wywiadu Armii Krajowej. W punkcie trzecim omówię niektóre akcje dywersyjne Armii Krajowej w omawianym okresie. Potem przyjrzymy się działaniom partyzanckim do rozpoczęcia akcji Burza. W punkcie piątym spróbuję wyjaśnić, dlaczego doszło do akcji Burza i jakie były jej cele. W punkcie szóstym zobaczymy, jak realizowano akcję Burza na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. A w punkcie ostatnim przyjrzymy się działaniom w ramach akcji Burza na ziemiach leżących na zachód od linii Kerzona do wybuchu Powstania Warszawskiego. Dla pionu wojskowego polskiego państwa podziemnego, który tworzyła Armia Krajowa, najważniejszą rzeczą, która wydarzyła się w omawianym okresie, to były kolejne kroki w ramach akcji scaleniowej. Akcji, której celem było wchłonięcie do Armii Krajowej wszystkich organizacji wojskowych działających na terenie kraju. Akcję tą prowadzono od początku istnienia najpierw Służby Zwycięstwa Polski, potem Związku Walki Zbrojnej, a potem w ramach Armii Krajowej. Akcja scaleniowa, połączona z mobilizacją i rozwojem struktur terenowych, przyniosła osiągnięcie w połowie 1944 roku stanu osobowego ponad 350 tysięcy żołnierzy. 7 marca 1944 roku podpisano porozumienie pomiędzy tymczasową Narodową Radą Polityczną a Komendą Główną Armii Krajowej. Na mocy tego porozumienia Narodowe Siły Zbrojne miały się scalić z Armią Krajową. Ostatecznie jednak umowę zaakceptowali tylko żołnierze wywodzący się z Narodowej Organizacji Wojskowej. Pozostali, głównie dawni członkowie Związku Jaszczurczego, zachowali samodzielność i dawną nazwę. Ci, którzy nie podporządkowali się decyzji o zjednoczeniu z Armią Krajową, stworzyli własne polityczne zaplecze. Radę Polityczną Narodowych Sił Zbrojnych już bez działaczy Stronnictwa Narodowego. Na czele Rady stanął Władysław Marcinkowski. Dowódcą Narodowych Sił Zbrojnych został usunięty z Armii Krajowej podpułkownik Stanisław Nakoniecznikow-Krukowski. 11 lipca 1934 roku Franciszek Kamiński, komendant główny batalionu chłopskich, nakazał włączenie do 15 sierpnia wszystkich komend batalionów chłopskich do Armii Krajowej. Ale to porozumienie, ze względu na postęp ofensywy sowieckiej, sytuację polityczną i niechęć wielu dowódców do akcji scaleniowej, nie zakończyło się pełnym sukcesem. Jak szacuje historyk Czesław Brzoza, do Armii Krajowej weszło 60% oddziałów liniowych batalionów chłopskich. Narodowe Siły Zbrojne i bataliony chłopskie to były największe, niezależne od Armii Krajowej, organizacje wojskowe w okupowanej Polsce. Jeżeli chodzi o pion polityczny polskiego państwa podziemnego, to tutaj najważniejszym wydarzeniem było powstanie Rady Jedności Narodowej. 9 stycznia 1944 roku delegat rządu na kraj Jan Stanisław Jankowski ogłosił dekret o utworzeniu Rady Jedności Narodowej. Miała ona zastąpić krajową reprezentację polityczną i miała być swoistym parlamentem Polski podziemnej. Przewodniczącym został Kazimierz Płużak. W jej skład wchodziło po 3 delegatów z tak zwanej grubej czwórki, czyli Stronnictwo Narodowe, Stronnictwo Pracy, Stronnictwo Ludowe, Polska Partia Socjalistyczna, Wolność, Równość, Niepodległość, po jednym przedstawicielu mniejszych stronnictw, Zjednoczenia Demokratycznego, Racławic i Ojczyzny i miał wejść tam również jeden przedstawiciel duchowieństwa rzymskokatolickiego. Po długich sporach Rada Jedności Narodowej uchwaliła 15 marca deklarację programową O co walczy naród polski. Deklaracji tej, stanowiącej program odbudowy
niepodległego państwa polskiego, czytamy między innymi: dążąc do podniesienia potencjału gospodarczego Polski i usunięcia krzywdzących dysproporcji socjalnych, odrodzone państwo polskie przystąpi do gruntownej przebudowy struktury życia gospodarczego, która by uczyniła zadość interesom szerokich mas ludu wiejskiego i miejskiego. W tym zakresie upowszechnienie własności, to jest rozszerzenie jej na możliwie największą liczbę jednostek gospodarujących, będzie najważniejszym zadaniem państwa. Drugim zadaniem państwa będzie podniesienie dochodu społecznego i sprawiedliwy jego podział. Państwo obejmie funkcje kierownicze i kontrolne w gospodarce celem zapewnienia realizacji planu gospodarczego Polski. Celem tego planu będzie szeroka odbudowa warsztatów pracy zniszczonych podczas wojny, planowa rozbudowa przemysłów opartych na krajowych surowcach kopalnianych, rolniczych, leśnych, obok rozbudowy przemysłu służącego celom obronnym państwa. Pełne zatrudnienie wszystkich stojących do dyspozycji sił roboczych i właściwe ich użycie. Wyrównanie poziomu gospodarczego Polski z państwami zachodu Europy w drodze celowych inwestycji publicznych i prywatnych. Na wsi będą tworzone jednorodzinne gospodarstwa chłopskie o wielkości od 8 do 15 hektarów w zależności od gleby uprawy i położenia, dające możliwość pracy racjonalnej, wydajnej i zaspokajającej potrzeby rodziny. Nastąpi upowszechnienie własności w miastach poprzez poparcie przez państwo prywatnej inicjatywy gospodarczej przy zakładaniu nowych, gospodarczo zdrowych warsztatów przemysłowych, rzemieślniczych i handlowych typu średniego i małego. Poparcie przez państwo akcji udoskonalania pracy w drobnych warsztatach istniejących. Szeroką akcję budowlaną po miastach i miasteczkach, mającą na celu zapewnienie ludności pracującej własnych mieszkań. Krzewienie idei spółdzielczej i pomocy w organizowaniu spółdzielczości. Jak więc widzimy, był to program bardzo lewicowy. Wiele zapisów tego programu nie podobało się działaczom Stronnictwa Narodowego. Ale ten program miał przekonać Polaków, zwłaszcza szerokie masy robotników i chłopów, że ta nowa Polska będzie Polską im przyjazną, że nie muszą popierać komunistów, że jest nadzieja na lepsze życie. I tą nadzieję może urzeczywistnić państwo polskie, którego emanacją jest Polskie Państwo Podziemne i rząd w Londynie. Ten program miał integrować społeczeństwo polskie wokół jego władz. Ten program miał impregnować polskich chłopów i robotników na komunistyczną demagogię. Jeżeli chodzi o pion administracyjny Polskiego Państwa Podziemnego, to tutaj najważniejszym wydarzeniem było otworzenie Krajowej Rady Ministrów. Najpierw 26 kwietnia 1944 roku Jan Stanisław Jankowski został wicepremierem. Kilka dni później, 3 maja, korzystając z uzyskanych uprawnień, powołał on Krajową Radę Ministrów, na czele której stanął jako przewodniczący. Obok niego do Rady weszło 3 dotychczasowych jego zastępców w randze ministrów: Adam Bień ze Stronnictwa Ludowego, Antoni Pajdak z PPS WRN oraz Stanisław Jasiukowicz ze Stronnictwa Narodowego. Przypominam, że Jan Stanisław Jankowski reprezentował Stronnictwo Pracy. Utworzenie Rady Jedności Narodowej i Krajowej Rady Ministrów zakończyło ostatecznie budowę struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Armia Krajowa, a wcześniej Służba Zwycięstwa Polski i Związek Walki Zbrojnej, prowadziła ożywioną działalność wywiadowczą. Wiele akcji, o których mówiłem na poprzednich lekcjach historii, jak chociażby odbicie więźniów pod arsenałem. Wiele akcji, o których powiem na tej lekcji historii, jak chociażby skuteczny zamach na Kuczerę, nie byłoby możliwe, gdyby nie sieć informatorów, wywiadowców współpracujących z Armią Krajową. Ale wywiad Armii Krajowej to nie tylko informacje niezbędne do przeprowadzania akcji dywersyjnych. Wywiad Armii Krajowej dostarczał również informacje, które miały wpływ na przebieg całej II wojny światowej. Jednym z oficerów zaangażowanych w działalność polskiego wywiadu był Kazimierz Leski. Jak pisze w pamiętnikach, kilkakrotnie jako niemiecki generał Julius von Hallmann podróżował do Francji, wizytował niemieckie sztaby, w tym sztab armii feldmarszałka Gerda von Rundstedta, naczelnego dowódcy frontu zachodniego. W 1932 roku
uczestniczy w inspekcji budowy umocnień wału atlantyckiego. Najbardziej znane osiągnięcia polskiego wywiadu wiążą się z produkcją niemieckiej cudownej broni, samolotów V1 i rakiet V2. Pierwsze dane techniczne nowej broni znalazły się w meldunku wywiadowczym przesłanym przez wywiad Armii Krajowej z terenu Czech zimą 1932 roku. Znacznie więcej konkretnych informacji zawierał miesięczny meldunek wywiadu przemysłowego za marzec 1933 roku. W raporcie tym stwierdzono m.in., że w ośrodku Peenemünde na wyspie Uznam odbywają się próby, cytat, samolotów rakietowych. Kilka tygodni później, w odpowiedzi na angielską prośbę do Londynu, przesłano plan całego tajnego ośrodka z zaznaczonymi ważniejszymi budynkami i zwięzłym jego opisem. W rezultacie, w połowie sierpnia 1933 roku, Peenemünde zostało zbombardowane przez niemal 600 brytyjskich bombowców. Zginęło ponad 700 ludzi, w tym wielu niemieckich naukowców. Bombardowanie znacznie spowolniło rozwój niemieckiej broni rakietowej, ale go całkowicie nie powstrzymało. Niemcy zmienili miejsce produkcji rakiet V2 i, co istotniejsze, przenieśli poligon doświadczalny w rejon Blizny koło Mielca. Niedługo po rozpoczęciu przez Niemców prac budowlanych na nowym poligonie informacje o tym do centrali oddziału 2 Komendy Głównej Armii Krajowej przekazała rejonowa siatka wywiadu. Wkrótce do Warszawy napłynęły szczegółowe raporty dotyczące przebiegu prób, jak się później okazało, rakiet V2. Prowadzono ścisły rejestr startu rakiet wraz z podaniem godziny, a nawet kierunku lotu. Podjęto także próby uzyskania fragmentów wystrzelonych pocisków. Zakończyły się one pełnym sukcesem 20 maja 1944 roku, kiedy to jedna z rakiet spadła w błotniste wikliny nad brzegiem Bugu w rejonie wsi Mężenin koło Klimczyc. Miejscowy oddział Armii Krajowej zdołał dotrzeć do resztek przed Niemcami i starannie zamaskować je w bagnie. Także mimo kilkudniowych poszukiwań Niemcom nie udało się ich odnaleźć. Najważniejsze części rakiety przewieziono potajemnie do Warszawy, gdzie w biurze studiów rozszyfrowano główne zasady jej funkcjonowania i konstrukcji. Poczynione ustalenia w drugiej dekadzie czerwca przekazano meldunkiem radiowym do Londynu. Na prośbę Brytyjczyków mostem trzecim w nocy 25 na 26 lipca przesłano drogą lotniczą do Londynu najważniejsze fragmenty rakiety V2 i obszerny, poświęcony jej w całości meldunek opracowany w biurze studiów. Tak więc, jak widzimy, zasługi Armii Krajowej w spowolnieniu prac nad bronią V2, a później w zrozumieniu przez Anglików zasad działania tych rakiet, były olbrzymie. To była mowa o operacji MOST. Otóż w 1934 roku Amerykanie wprowadzili nowy typ samolotu, zwany Dakota, który miał podstawowy zasięg 2400 km, a można było zwiększyć ten zasięg po dołączeniu dodatkowych zbiorników na paliwo. I właśnie te samoloty umożliwiały przeloty nad Polskę i lądowanie na polskim terytorium. Operacje związane z lądowaniem samolotów alianckich w okupowanej Polsce nazwano operacją MOST. Przeprowadzono 3 takie operacje. 4. ze względu na pogodę zakończyła się niepowodzeniem. W czasie 3. operacji, jak już powiedziałem, zabrano z Polski resztki rakiety V2. Wtedy również do Londynu samolotem poleciał Tomasz Arciszewski, który stanął później na czele rządu. Rok 1934 to również rok wielu spektakularnych akcji dywersyjnych. Nasilono zwłaszcza akcje likwidacyjne niemieckich zbrodniarzy i polskich kolaborantów. Najbardziej znaną i najbardziej spektakularną akcją tego typu był bez wątpienia zamach na Franza Kutschera. Franz Kutschera w październiku 1933 roku przybył do Warszawy i objął stanowisko dowódcy SS i policji na dystrykt warszawski. Wśród hitlerowskiej elity uchodził za specjalistę od masowego terroru. Przybył do Warszawy, aby złamać morale Polaków. W tym celu zainicjował masowe egzekucje publiczne, w których zginęło, jak się oblicza, około 4300 osób. Była to nowość. Wcześniej Niemcy mordowali Polaków, zwykle
na uboczu, na przykład w podwarszawskich Palmirach. Teraz egzekucje odbywały się w centrum Warszawy. Wśród zamordowanych w tych egzekucjach Polaków był m.in. wybitny młody polski poeta Andrzej Trzebiński. Kuczera bał się o własne życie. Nie podpisywał się imieniem i nazwiskiem, tylko pełnionym stanowiskiem. Poruszał się wyłącznie opancerzonym samochodem z ochroną na bardzo krótkim odcinku między swoją pilnie strzeżoną rezydencją w Alei Róż w dzielnicy niemieckiej, a dowódcem SS i policji w Alejach Ujazdowskich. Więc tutaj pierwszym osiągnięciem polskiego wywiadu było najpierw ustalenie, że zbrodniarz, który odpowiada za masowe egzekucje, to jest Franz Kuczera. Ustalenie, gdzie on mieszka i jaką drogą porusza się po Warszawie. Kiedy już ustalono tę rzecz, przygotowano szczegółowo plan zamachu. Pierwsza próba 28 stycznia 1934 roku zakończyła się fiaskiem, bowiem Kuczera nie przyjechał tego dnia do pracy. Drugi termin wyznaczono na 1 lutego. Tego dnia o godzinie 9 trzech bojowców i trzy łączniczki oczekiwali w Alejach Ujazdowskich z napięciem na auto Kuczery. Po chwili wyłonił się oczekiwany samochód. Aleksander Kamiński w książce Zośka i parasol tak opisał dalszy przebieg wydarzeń. Uczennica w białych skarpetkach przechodzi przez jezdnię. Wielka, błyszcząca w słońcu, ciemnostalowa limuzyna Opel Admirał. Szybko i bezgłośnie pędzi alejami. Bronek Lot zdejmuje kapelusz. W tej samej chwili elegancki miś włącza gaz i wóz jego powoli wysuwa się z ulicy Piusa 11. Wszystko to, co się teraz dzieje, trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund. Wóz misia, prowadzony z niezwykłą przytomnością umysłu, zatacza łuk w kierunku nadjeżdżającej limuzyny. Akurat w tym momencie, gdy limuzyna, hamując, skręca ku pałacykowi. Maski dwóch wozów zbliżają się ku sobie. Wóz Kuczery staje, by przepuścić intruza. Intruz też hamuje, jakby starając się zdobyć miejsce dla przejazdu generała. Hamuje jednak tak niezręcznie, że zatrzymuje się w poprzek drogi limuzyny. Równocześnie z dwóch różnych stron do limuzyny zbliżają się dwaj młodzi ludzie. Bronek i Kruszynka mają już płaszcze rozpięte, pistolety podchodzą. Adiutant Kuczery, prowadzący limuzynem, zorientował się. Chwyta za broń Kuczera. Wysoki, szczupły, ubrany w skórzany płaszcz. Niespokojnie wciska się w głąb wozu. Bronek pierwszy nacisnął spust pistoletu. Bije w otwarte okno samochodu. Chwyta za rączkę dźwiczek. Adiutant Kuczery mierzy w brzuch Bronka i naciska spust pistoletu. Suchy trzask. Rozżarzony ołów szarpie wnętrzności. Bronek jednak, mocując się ze swym przeciwnikiem od wiczki samochodu, strzela dalej, kierując pistolet ku piersiom i głowie Kuczery. Kruszynka z drugiej strony daje ognia do adiutanta, który zdołał wyskoczyć z wozu. Oficer pada. Wówczas Kruszynka otwiera drzwiczki auta i strzela, wypuszczając serię około 20 pocisków. Kuczera, wciśnięty w przerażeniu w kąt wozu, zakrywa twarz rękoma. Na ulicy po paru minutach zamarłej ciszy, piekło strzałów. Strzelają wachy wszystkich sąsiednich urzędów. Strzelają z okien cywilni i wojskowi. Czteroosobowe ubezpieczenie rozsypało się po ulicy i ustrzeliwszy wartownika przy pałacyku Kuczery, bije teraz we wszystkich nadbiegających umundurowanych oraz ostrzeliwuje otwierające się okna. Gdy krwawiący i słaniający się Bronek, podtrzymywany przez Alego, który przybiegł doń z pomocą, zmierza powoli do naszych aut ewakuacyjnych w ulicy Chopina, Kruszynka wyciąga z wozu ciało Kuczery. Rewiduje kieszenie, szukając dokumentów. Z wiejskiej ku aleją wyłania się grupa zielonych mundurów żandarmerii. Junos za drzewa bije bez przerwy w tym kierunku. Szofer miś rzuca Filipinkę. Wybuch. Cofnęli się z kryli. Strzały gęstnieją. Cichy dostaje w brzuch. Olbrzymek chwyta się rękoma za piersi. Dleje. Miś jest ranny w głowę. Krew zalewa mu twarz. Zrywa się i biegnie jak błędny dołt. Na szczęście dokumenty Kuczery już są. Odskok. Ranni do jednego wozu. Kruszynka i Ali wskakują do drugiego wozu. Juno, gdy auta już ruszyły, dobiega do wozu z rannymi. Jeszcze teraz ostrzeliwuje się. Po paruset metrach oba wozy oddzielają się od siebie i pędzą różnymi drogami. W czasie odwrotu, po odwiezieniu rannych do szpitala, zginęli w nurtach Wisły, skacząc z zablokowanego przez Niemców mostu Kierbecia. Zbigniew Gęsicki Juno i Kazimierz Sot Sokół.
Na skutek odniesionych ran zmarli Bronisław Pietraszewicz, Bronek i Marian Zenger, Cichy. Udany zamach na Kuczerę wstrząsnął okupacyjną Warszawą. Wtyczka kontrwywiadu Okręgu Warszawa Armii Krajowej w siedzibie gubernatora dystryktu warszawskiego Teodora Flawia Żukowska wspominała, gdy 1 lutego na biurkach dygnitarzy hitlerowskich rozdzwoniły się telefony donoszące o zamachu i śmierci Kuczery, po prostu nie chciano w to uwierzyć. Jak to? Więc nikt już nie jest bezpieczny w Warszawie? Wilhelm Koppe, sekretarz stanu do spraw bezpieczeństwa, podczas posiedzenia tzw. rządu generalnej guberni 16 lutego powiedział z wyraźnym podziwem: członkowie nacjonalistycznego ruchu oporu przygotowali ten zamach tak precyzyjnie, że można by go nazwać koronkową robotą. Większość mieszkańców Warszawy przyjęła wykonanie wyroku z wyraźną satysfakcją. Stanisław Ryszard Dobrowolski zanotował: wiosną 1944 roku, zwłaszcza od udanego zamachu w Alejach Ujazdowskich, na kata Warszawy Kuczerem, z dnia na dzień rosły buntownicze nastroje. Rosło w Warszawie napięcie. Z dnia na dzień potęgowała się wola walki. O zamachu na Kuczerem donosiły te środki przekazu na całym świecie. Informację tą podało m.in. radio BBC z Londynu oraz agencja Reutera. Zamach na Kuczer przyniósł również spektakularny efekt w postaci wstrzymania egzekucji publicznej. 27 kwietnia rozpoczęto na terenie całego kraju akcję Koźba. Jak się przypuszcza, nazwa nawiązywała do gwarowego określenia wykaszania kosą traw lub zboża, co było symbolicznym nawiązaniem do postaci śmierci wyposażonej w kosę ponurego żniwiarza. Celem akcji Koźba było wymierzenie sprawiedliwości niemieckim funkcjonariuszom oraz polskim kolaborantom na terenie całego kraju. Akcja miała duży rozmach i przyniosła zlikwidowanie ponad 100 osób skazanych na karę śmierci przez polskie państwo podziemne. I tak na przykład 25 maja Regionalny Oddział Armii Krajowej przeprowadził udany zamach na dwóch gestapowców: Friedricha Potebauma, szefa referatu politycznego rzeszowskiego gestapo, oraz Johanna Flaszkę, jego tłumacza, kolaboranta pochodzącego ze Śląska. Obok udanych akcji zdarzały się również akcje zakończone niepowodzeniem. Taką dużą akcją, która nie przyniosła spodziewanego rezultatu, był zamach na Wilhelma Koppe. Był on wyższym dowódcą SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie i równocześnie sekretarzem stanu w niemieckim rządzie Generalnego Gubernatorstwa, zastępcą samego Hansa Franka. Do wykonania zadania wyznaczono specjalną grupę z batalionu Armii Krajowej Parasol, która przybyła do Krakowa. Nie pierwsze próby zamachu zakończyły się niepowodzeniem, bowiem Koppe nie pojawił się na trasie zamachu. To był 5 i 7 lipca. 11 lipca, przed godziną 9, grupy uderzeniowe batalionu Parasol ostrzelały samochód, w którym był Koppe, na ulicy Powiśla. Jednak mimo silnego ostrzału samochód Koppego ominął blokadę, skręcił w ulicę Zwierzyniecką i uciekł z miejsca zdarzenia. Podczas akcji zostało zabitych kilku Niemców, w tym oficer SS i osobisty adiutant Koppego. Sam Koppe został ranny. Podczas samej akcji Polacy nie ponieśli strat. Jeden z zamachowców został ranny. Jednak ewakuacja uczestników zamachu do Warszawy miała tragiczny charakter. Jedna z grup została zaatakowana przez żandarmerię niemiecką koło wsi Kąty. Do kolejnego starcia, tym razem z żołnierzami Wehrmachtu, doszło we wsi Udusz, niedaleko Wolbromia. Dwóch żołnierzy Armii Krajowej zginęło. 5 odniosło rany. 3 rannych dostało się do niemieckiej niewoli. Byli torturowani, a następnie zamordowani. Jak się przyjrzeć przebiegowi tej akcji, trudno tu znaleźć jakieś błędy po stronie organizatorów. Koppe miał po prostu dużo szczęścia. Rok 1934.
to kulminacja działalności partyzanckiej na ziemiach polskich. Takim regionem, gdzie partyzantka polska najsilniej się rozwinęła i miała największy sukces, było województwo lubelskie. Adolf Gerteis, szef Głównego Wydziału Kolei w rządzie generalnej guberni, powiedział, cytuję, dla sytuacji w dystrykcie Lublin przeszkody wywołane przez bandy są wysoce znamienne. Liczba wypadków wysadzenia obiektów w powietrze i napadów na stacje urządzenia kolejowe znacznie wzrosła od lutego do maja bieżącego roku. W tej chwili przeciętna liczba napadów wynosi dziennie od 10 do 11. Niektóre odcinki, np. trasę Łuków-Lublin, można nawet w ciągu dnia przebywać wyłącznie pod konwojem. Z innych, na przykład z linii Zawada-Rawa-Ruska, można korzystać tylko od czasu do czasu, przez szereg dni lub godzin. Przeważnie są one nieczynne. Również na obszarze Lasów Biłgorajskich nie można sobie dać już rady z napadami. O czym mówi niemiecki dygnitarz? O tym, że tak naprawdę Niemcy nie kontrolują znacznego obszaru województwa lubelskiego. Działalność partyzantów to są akcje dywersyjne, jak wysadzanie infrastruktury kolejowej, o czym wspominał przed chwilą niemiecki dygnitarz. Ale to są również spektakularne zasadzki i udane akcje bojowe. I tak na przykład Marian Bernaciak 31 maja 1934 roku opanował ośrodek szkoleniowy Hitlerjugend w Brzozowej. Jego komendanta zabito w walce, natomiast niemiecką młodzież puszczono wolno. Zbigniew Kruszelnicki, pseudonim Wilk, 13 marca 1934 roku. Ubrany w mundur oficera Wehrmachtu, świetnie znał język niemiecki. Na czele 12 swych partyzantów, z których 3 również miał na sobie mundury niemieckie, zawładnął na przedmieściu Kielc dużym krytym samochodem pocztowym, rozbrajając przy tym 2 Niemców, przybyłych, aby naprawić linię telefoniczną. Rozbrojonych umieścił w budzie, do której kazał wsiąść partyzantom. Sam zaś zajął miejsce obok kierowcy Polaka i rozpoczął niesamowite łowy. Samochód wolno jechał przez Kielce, najbardziej ruchliwymi ulicami, zatrzymując się przy każdym uzbrojonym Niemcu. Wilgi, 3 partyzanci w niemieckich mundurach, wyskakiwali na jezdnię i kazali mu wsiadać do budy. 2 uzbrojonych werkszuców uczyniło to bez oporu. Wewnątrz wozu zostali rozbrojeni, skrępowani i ułożeni na podłodze obok telefonistów. Pilnowali ich siedzący na ławkach partyzanci. Oficera, który siłował wydobyć pistolet, wciągnięto do samochodu. Po obezwładnieniu uderzeniem kolby karabinu w głowę. Wkrótce w samochodzie znalazło się 12 związanych Niemców. Jeden z nich krwawił, więc Wilk kazał go wyrzucić. Ten spadł na jezdnię, ale momentalnie podniósł się i wszczął alarm. Wtedy pełnym gazem ruszyli w stronę Bukówki. Niezatrzymywani minęli kilka niemieckich patroli. Przejechali Borków i stanęli w lesie za Szczecnem. Tam Niemcy zostali w wozie, a partyzanci, obładowani zdobyczą, oddalili się w zaśnieżoną jeszcze drogę leśną. Ten niezwykły rajd po Kielcach w takich właśnie słowach opisał Jerzy Ślaski, korzystając ze wspomnień Włodzimierza Mańko. Ten sam Ślaski opisuje niezwykłą zasadzkę zorganizowaną przez żołnierzy batalionów chłopskich i żołnierzy Armii Krajowej w rejonie Puław. Hitlerowcy przypłynęli do Zastosowa wczesnym rankiem. Spalili gospodarstwo, zgwałcili kilka kobiet, pobili kilkudziesięciu mężczyzn, po czym przystąpili do rabunku chłopskiego mienia. Po załadowaniu łupów na barki ruszyli w drogę powrotną w górę rzeki. Nie wiedzieli, że jest przygotowana na nich zasadzka z udziałem miejscowego oddziału batalionów chłopskich pod dowództwem Jana Jabłońskiego, wzmocnionego oddziałem Armii Krajowej, dowodzonym przez Bolesława Franczaka. Kiedy Niemcy byli na wysokości wsi Machów, powitał ich zmasowany krzyżowy ogień obydwu oddziałów. Niemcy odpowiedzieli karabinami maszynowymi, lecz po kilku minutach partyzanci wybili ich obsługę. Ogarnięci paniką esesmani i własowcy skakali do rzeki, ale i tam dosięgły ich partyzanckie pociski.
Jak się szacuje, w zasadzce zginęło około 60 Niemców i Własowców, a około 50 zostało rannych. Straty partyzantów to 2 poległych i kilku rannych. Sukcesy partyzantów oraz zbliżanie się frontu powodowało, że Niemcy podejmowali duże akcje przeciw partyzantom, chcąc oczyścić zaplecze frontu. I tak na przykład 23 czerwca 5000 Niemców zamknęło w lasach Czerwonego Boru na południe od Łomży skoncentrowane tam oddziały partyzanckie Armii Krajowej. W otoczeniu znalazło się około 400 żołnierzy Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej. Dowodził nimi szef Inspektoratu Mazowieckiego, obwód Armii Krajowej Zabrów i Ostrołęka, major Jan Buczyński. Po krótkiej, ale zajadłej walce Polacy przebili się, tracąc 30 ludzi i tabory. Największą i najbardziej tragiczną operację wymierzoną przeciw partyzantom przeprowadzili Niemcy w Lasach Janowskich i Puszczy Solskiej. Otoczeni w Lasach Janowskich żołnierze Armii Ludowej i sowieccy partyzanci zdołali się przebić. Będę o tym mówił na jednej z kolejnych lekcji historii. Po fiasku operacji w Lasach Janowskich oddziały niemieckie przystąpiły do czyszczenia Puszczy Solskiej. Na tym terenie znajdowało się 1200 żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich oraz około 2600 żołnierzy Armii Ludowej i partyzantów sowieckich, którzy przybyli tu z Lasów Janowskich. Niemcy otoczyli teren w dniach od 18 do 20 czerwca. Partyzanci Armii Ludowej, a później partyzanci sowieccy, podjęli udaną próbę przebicia się przez pozycje niemieckie. Ponieśli duże straty, ale wydostali się z kotła otoczenia. Inną decyzję podjął dowodzący żołnierzami Armii Krajowej Batalion Chłopskich, Edward Markiewicz. Uznał on bowiem, że można przeczekać, że należy wycofać się w głąb Puszczy Solskiej, a Niemcy po pewnym czasie odejdą. Ta strategia okazała się strategią błędną o tragicznych konsekwencjach. Kiedy 24 czerwca pierścień niemieckiej obławy zbliżał się nieuchronnie do miejsc stacjonowania partyzantów Armii Krajowej i stawało się jasne, że Niemcy nie zakończą tej operacji przed zlikwidowaniem otoczonych partyzantów, Markiewicz załamał się, spalił archiwum i pocztę, przekazał dowództwo swemu zastępcy, był nim Mieczysław Rakoczy, a sam się oddalił, mówiąc, że idzie szukać odpowiedniego miejsca do wyjścia z kotła. I ślad po nim zaginął. Dopiero wiele miesięcy później, podczas ekshumacji poległych, znaleziono jego zwłoki. Jak zginął, tego nikt nie wie. Jest bardzo prawdopodobne, że popełnił samobójstwo. Rakoczy, po kilku godzinach, nie widząc żadnej szansy na wyjście z matni, również zrezygnował z dowództwa. Przejął je jeden z najstarszych stażem partyzantów Zamojszczyzny, Konrad Bartoszewski. Zdecydował on o podjęciu próby przebicia się przez niemieckie pozycje w rejonie wsi Osuchy 25 czerwca 1934 roku. Była to, jak się szacuje, największa bitwa partyzancka stoczona na ziemiach polskich podczas II wojny światowej. Nielicznym polskim żołnierzom udało się przebić. Pozostali desperacko próbowali się ukryć w bagnach. Niektórzy walczyli do końca. Byli tacy, którzy stali w bagnie 4 dni, licząc, że w ten sposób przetrwają. Niemcy i Własowcy z psami co chwilę odnajdywali kogoś ukrytego. Najczęściej znalezionych zabijali na miejscu. Nielicznych zwozili do obozów w Biłgoraju i Tarnogrodzie, ale większość tych, którzy tam trafili, też została wkrótce bestialsko zamordowana. Przy okazji zabito również 500 mieszkańców okolicznych wsi. 8 miejscowości spalono i zrównano z ziemią. 12 tysięcy cywili osadzono w obozach przejściowych. Własowcy zgwałcili dziesiątki kobiet. Jeszcze kilka lat po wojnie, podczas pustoszących Puszczę Solską pożarów, z ogarniętych płomieniami drzew spadały ludzkie szkielety.
tych, którzy przywiązali się do tych drzew i umarli na nich śmiercią głodową. Najczęściej szacuje się, że straty Polski w tej tragicznej bitwie to 400 zabitych i zamordowanych. Od klęski pod Stalingradem stawało się coraz bardziej oczywiste, że na ziemię polskie wcześniej wkroczy Armia Czerwona, niż dotrą w jej pobliże oddziały aliantów zachodnich. Rodziło się więc pytanie, jak się zachować w tej sytuacji. Pytanie o tyle ważne, że wiosną 1933 roku, po ujawnieniu zbrodni katyńskiej, Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem polskim w Londynie. A wkrótce potem, coraz jawniej, zaczął popierać polskich komunistów. Było więc coraz bardziej oczywiste, że Stalin nie tylko chce odebrać nam Kresy Wschodnie, ale również osadzić u władzy w Warszawie swoje komunistyczne marionetki. 27 października 1933 roku komendant główny Armii Krajowej generał Tadeusz Komorowski w depeszy do naczelnego wodza Kazimierza Sostkowskiego zapowiedział, że samodzielnie opracuje wytyczne dla podległych sobie oddziałów, jeżeli szybko nie otrzyma ich z Londynu. Tego samego dnia otrzymał taką instrukcję od rządu i naczelnego wodza. Zalecano w niej, aby w razie nawiązania stosunków polsko-sowieckich oddziały Armii Krajowej wystąpiły zbrojnie przeciwko cofającym się Niemcom, a następnie ponownie przeszły do konspiracji. Te wytyczne spotkały się z krytycznym przyjęciem ze strony oficerów Komendy Głównej Armii Krajowej, którzy obawiali się, że wysiłek Armii Krajowej nie zostanie zauważony, a nawet, że mogą Sowieci zapisać ten wysiłek na konto oddziałów komunistycznych. W tej sytuacji, łamiąc dyscyplinę wojskową, generał Komorowski samowolnie zmodyfikował instrukcję, polecając oddziałom Armii Krajowej po wykonaniu zadań wojskowych ujawnić się i witać wkraczające wojska sowieckie w roli gospodarza. 26 listopada wysłał do Sostkowskiego pismo, w którym przyznał, że nakazał, cytat, ujawnienie się wobec wkraczających Rosjan dowódcom i oddziałom, które wezmą udział w zwalczaniu uchodzących Niemców. Zadaniem ich w tym momencie będzie udokumentować swym wystąpieniem istnienie Rzeczypospolitej. Komorowski samowolną zmianę uzasadniał poparciem ze strony delegata rządu i krajowej reprezentacji politycznej. Jak się wkrótce okazało, ta modyfikacja spodobała się premierowi Stanisławowi Mikołajczykowi, który za wszelką cenę chciał nawiązać stosunki dyplomatyczne ze Związkiem Sowieckim. Sostkowski, jak zwykle w takich sytuacjach, ustąpił wobec presji kraju i wobec presji premiera. W instrukcji wysłanej 18 lutego 1934 roku czytamy: władze Krajowej Siły Zbrojnej w kraju wydadzą polecenie terenowym przedstawicielom władzy administracyjnej, by wraz z dowódcą miejscowego odcinka czy oddziału Armii Krajowej wystąpiły do wkraczających oddziałów sowieckich z następującym oświadczeniem. Na rozkaz rządu Rzeczypospolitej zgłaszam się jako przedstawiciel polskiej władzy administracyjnej, jako dowódca oddziału okręgu obwodu Armii Krajowej z propozycją uzgodnienia współdziałania z wkraczającymi na terytorium Rzeczypospolitej siłami zbrojnymi Sowietów w operacjach wojennych przeciwko wspólnemu wrogowi. Należy oświadczyć, że oddziały Armii Krajowej, istniejące lub mogące powstać, są częścią Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, podlegających nadal rządowi polskiemu, rozkazom naczelnego wodza i dowódcy Armii Krajowej. Jak więc widzimy, doszło do sporu. I w tym sporze, nie tylko zresztą w tym, uważany za realistę Mikołajczyk się mylił, a uważany za idealistę Kazimierz Sostkowski miał rację. Kazimierz Sostkowski nie miał wątpliwości, że polityczne cele postawione przed akcją Burza zakończą się fiaskiem. I tak się rzeczywiście stało. Gdyby zrezygnowano z tego politycznego wymiaru akcji Burza, wielu oficerów Armii Krajowej, wielu politycznych działaczy państwa podziemnego uniknęłoby uwięzienia, uniknęłoby deportacji w głąb Związku Sowieckiego. Pseudorealizm Mikołajczyka doprowadził do wielu ludzkich tragedii, których można było uniknąć. Na czym więc miała polegać akcja Burza? Dowódcy poszczególnych jednostek Armii Krajowej mieli czekać do momentu, kiedy blisko będzie Armia Czerwona, zmobilizować podległe sobie oddziały, nadać im imię przedwojennych polskich jednostek, dywizji, pułków. Chodziło o to, żeby podkreślić, że jest to regularne Wojsko Polskie.
i uderzyć na wycofujących się Niemców. W ten sposób miano przyspieszyć uwolnienie od Niemców ziem polskich, a po zajęciu jakiegoś obszaru przez Armię Czerwoną miała nastąpić ta część polityczna, czyli powitanie wojsk sowieckich jako naszych sojuszników w roli gospodarza. Liczono bowiem, że w ten sposób uda się osiągnąć dwa cele polityczne. Uratować Kresy Wschodnie przed przyłączeniem do Związku Sowieckiego i uratować Polskę przed komunistycznym zniewoleniem. Jak historia pokaże, żaden z tych celów politycznych nie został zrealizowany. Profesor Tomasz Trzembosz nazwał akcję Burza powstaniem strefowym, ponieważ w różnych obszarach kraju miała ona miejsce w różnych miesiącach. Pierwszym obszarem, gdzie pojawiły się wojska sowieckie, pierwszym obszarem, gdzie doszło do akcji burza, był Wołyń, tragicznie doświadczony wcześniej ukraińskim ludobójstwem. 3 stycznia 1934 roku wojska sowieckie przekroczyły na Wołyniu przedwojenną granicę Polski. W tej sytuacji pułkownik Kazimierz Bombiński, komendant Okręgu Wołyńskiego Armii Krajowej, zarządził na 15 stycznia koncentracją oddziałów partyzanckich. Zgrupowane wokół wsi zasmyki oddziały utworzyły 27. Wołyńską Dywizję Piechoty. Dowództwo nad jednostką objął w marcu major Jan Oliwa Kiwerski. Jak się szacuje, była to największa jednostka partyzancka powstała na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. Miała liczyć ponad 7 tysięcy żołnierzy. Na opanowanych przez partyzantów terenach powstała tzw. Republika Zasmycka, istniejąca od 15 stycznia do 20 kwietnia. Historyk profesor Tomasz Trzembosz oceniał. Na obszarze niewiele mniejszym od niejednego powiatu była Polska. Nie rządziło tu ani gestapo, ani NKWD. Kwaterowało Wojsko Polskie, a nie niemieckie, węgierskie, rumuńskie czy włoskie. I nie własowcy na służbie niemieckiej. A jeżeli wojsko sowieckie, to grzeczne, bo śmiertelnie zagrożone i kontrolowane przez AK-owską dywizję. To Polakom służyły polskie młyny i piekarnie. To im oddawano plony ziemi. Sądziły polskie sądy polowe i porządku strzegła polska żandarmeria polowa. Odbywały się tutaj jawnie, we wsiach, msze polowe. Jawnie śpiewano polskie pieśni wojskowe. Wieszano flagi, odbywano defilady. 26 marca Kiwerski uzgodnił z dowódcą Armii Sowieckiej, generałem Siergiejewem, że dywizja jest wojskiem polskim, podległym władzom w Warszawie i Londynie, ale podporządkuje się sowieckim rozkazom w zakresie operacyjnym, za co otrzyma od Rosjan zaopatrzenie. Leon Karłowicz wspominał. Nasz patron natrafił gdzieś w zaroślach na kilkunastu rannych sowieckich żołnierzy, od kilku dni leżących w bagnie o głodzie i bez pomocy lekarskiej. Przetransportowano ich do naszego szpitala. Rano zwróciłem uwagę na jakiś dziwny ruch przy części wozów na skraju obozowiska. Postanowiłem podejść tam. Byłem już niedaleko, gdy poczułem dochodzącą stamtąd okropną woń. Nasze dziewczęta rozcinały mundury klejące się od błota, wodorostów i ropy, zmieszanej z zakrzepłą krwią. Niesamowicie wprost cuchnące. Rzucały na kupę części uniformów, myły rany, bandażowały, owijały żołnierzy w koce i układały na wymoszczonych słomą wozach. Ranni patrzyli na swe wybawicielki z niemym uwielbieniem. Nie potrafiłem zrozumieć, jak młode dziewczęta potrafiły wytrwać w takim powietrzu około 2 godzin. Gdy zakończyły opatrunki, zakopano cuchnącą młodzież. Podszedłem do jednego z wozów i spytałem: dlaczego doprowadzili się do takiego stanu? To nasi druzja brosli nas w błoto i poszli k czortu, odpowiedział zapytany. Tak więc jak widzimy, AK-owcy uratowali życie sowieckim partyzantom, porzuconym na śmierć głodową przez swoich towarzyszy broni. Wiosną 1934 roku rozpoczęły się zacięte walki w rejonie Kowla i Włodzimierza Wołyńskiego. Obiecane wsparcie sowieckie było minimalne, a główne siły Armii Czerwonej odrzucone na wschód. 18 kwietnia dywizja znalazła się w okrążeniu nad Turwią. W ciężkich walkach, w niewyjaśnionych do końca okolicznościach, zginął dowódca jednostki. Zastąpił go major Tadeusz Sztumberg-Richter. Nowy dowódca przebił się przez okrążenie i dotarł do lasu w okolicach Szacka. Tu ponownie nawiązano kontakt z władzami sowieckimi,
które jednak nie uznały wcześniejszej umowy i zażądały włączenia dywizji do armii Berlinga. W tym samym czasie Niemcy zaczęli rozbrajać mniejsze oddziały Armii Krajowej, często rozstrzeliwując polskich żołnierzy. Tak było m.in. w Rozyszczu, Przebrażu, Łozowie, Antonówce. W tej sytuacji major Richter przebił się na zachodni brzeg Bugu w Lasy Parczewskie. Tam będzie uczestniczył w akcji Burza na Lubelszczyźnie. Część dywizji, do której nie dotarł rozkaz, została rozbrojona. Żołnierze wcieleni przemocą do armii Berlinga, a oficerowie wwiezieni w głąb Rosji. Jak więc widzimy, akcja Burza na Wołyniu zakończyła się polityczną klapą. Ten scenariusz, który tutaj zaistniał, będzie się również powtarzał w innych częściach kraju. Póki są Niemcy, dowódcy radzieccy nawiązują współpracę z oddziałami Armii Krajowej, współpracują, korzystają z pomocy polskich żołnierzy. Kiedy jednak Niemcy są pokonani, wtedy następują aresztowania z tyłki w głąb Związku Sowieckiego. A wielu prostych żołnierzy staje przed dramatycznym wyborem. Albo wstąpienie do armii Berlinga, albo deportacja w głąb Związku Sowieckiego. Pierwotnie nie planowano dużych akcji powstańczych w miastach w ramach akcji Burza, ale spektakularna klęska akcji Burza na Wołyniu spowodowała, że dokonano korekty i uznano, że aby świat zauważył polski wysiłek zbrojny, trzeba podjąć próbę zdobywania dużych miast na Kresach Wschodnich. Podjęto więc decyzję o przeprowadzeniu operacji Ostra Brama, której celem było zdobycie Wilna. Operacją dowodził pułkownik Aleksander Krzyżanowski. Plan przewidywał, że zgromadzone pod miastem oddziały partyzanckie z województw wileńskiego i nowogródzkiego w sile od 14 do 15 tysięcy żołnierzy uderzą z zewnątrz na miasto, a akowcy w Wilnie w tym samym czasie wywołają w mieście powstanie. Jednak szybko postępująca ofensywa sowiecka sprawiła, że w nocy z 6 na 7 lipca 1934 roku pod miastem było jedynie 5,5 tysiąca partyzantów. Niemiecka załoga Grodu Giedymina liczyła 11 tysięcy uzbrojonych Niemców. Przy takiej dysproporcji sił atak partyzantów musiał zakończyć się niepowodzeniem. Jednak 7 lipca o 16 na miasto uderzyły oddziały Armii Czerwonej. Jak już wspominałem, na Wilno uderzyli z zewnątrz partyzanci, a akowcy wewnątrz miasta podjęli działania powstańcze. I tak, kapitan Bolesław Zagórny na czele 500 powstańców wyzwolił 8 lipca dzielnicę Ma Kalwaryjską. W nocy z 8 na 9 lipca 180-osobowa kompania grup szturmowych Szarych Szeregów pod dowództwem legendarnego instruktora Józefa Grzesiaka zdołała w ciężkich walkach zdobyć kilka znaczących obiektów w mieście, m.in. gmach byłego starostwa. W walkach o miasto uczestniczyły również polskie oddziały partyzanckie, współpracujące ściśle z Armią Czerwoną. I tak na przykład liczące 2400 partyzantów zgrupowanie majora Mieczysława Potockiego zdobyło samodzielnie dzielnicę D, jedną z czterech, na jakie podzielono Wilno. 13 lipca rozbite oddziały niemieckie w popłochu opuściły miasto, dobyte wspólnym wysiłkiem przez Armię Czerwoną i Armię Krajową. Łączniczka Danuta Szykrzmian-Osowska wspominała: stałam w bramie i czekałam na możliwość przebiegnięcia do drugiej. Porucznik Mocny walczył ze swoim oddziałem przy domu przed kinem Wir, naprzeciw kina Adria. Po jakimś czasie dobiegłam tam. Tak wyglądała walka uliczna. Trudno zdobywać dom po domu. Jakież było moje ogromne i radosne zdziwienie, gdy spotkałem się z mamą i siostrą Nilą. Dowiedziałem się o okrutnych wyczynach żołnierzy niemieckich, którzy kazali pozostałej ludności z naszej ulicy Zarzecznej opuścić domy. Spędzili ich do piwnic przy ulicy Wielkiej, do bramy kina Pan przy placu Ratuszowym. Później podpalili dom, a do piwnic, w których zgromadzili kobiety i dzieci, wrzucali granaty. I tu, na moich oczach, Mocny został ranny. Na tym odcinku było piekło. Niemcy bronili Wilna ze wszystkich stron. 13 lipca oddziały Armii Krajowej i Armia Czerwona zdobyły Wilno. Zapanowała ogromna radość. Na ulicy Kalwaryjskiej ruch wciąż przychodzili i odchodzili nasi chłopcy. Jak cudownie, jak bojowo wyglądali.
ktoś powiedział: Boże, Polska, jakżeż Ty szczęśliwą, że masz takie dzieci. I teraz następują niezwykłe godziny wolności, radości Polaków z wyzwolenia ich miasta. Samorzutnie powstają polskie komitety. Polacy budują administrację. Wszędzie powiewają polskie flagi. 13 lipca podpułkownik Adam Szydłowski, komendant okręgu nowogródzkiego, meldował drogą radiową Komendzie Głównej Armii Krajowej. Wilno zdobyte przy znacznym udziale Armii Krajowej. Miasto przeżyło bardzo krótką, ale jakże radosną chwilę wolności. Polskość jego bije w oczy. Pełno naszych żołnierzy. Ale trwało to niestety krótko. Wkrótce bowiem dowództwo sowieckie nakazało oddziałom Armii Krajowej opuścić miasto. Polacy podporządkowali się i zgromadzili na skraju Puszczy Rudnickiej. Krzyżanowski udał się do dowódcy 3. Frontu Białoruskiego, generała Iwana Czerniachowskiego, by ustalić zasady dalszej współpracy. Podczas rozmów 16 lipca został aresztowany razem ze swoim sztabem. Tego samego dnia uwięziono także delegata rządu na okręg wileński oraz urzędników delegatury. Na wieść o uwięzieniu dowódców ich następcy poprowadzili oddziały Armii Krajowej ostrzeliwane przez 30 sowieckich samolotów szturmowych w głąb Puszczy Rudnickiej. Tu żołnierzy podzielono na drobne grupy i nakazano tym, którzy chcą, przebijać się na zachód, a reszcie rozproszyć się po okolicy. Wojska sowieckie rozpoczęły obławę na głodnych i wyczerpanych akowców. Ujętych przetrzymywano w obozie w Miednikach. 5700 żołnierzy Armii Krajowej zachowało do końca nieugiętą postawę. Kiedy nawoływano ich, aby wstępowali do armii Berlinga, odpowiadali krótko: my chcemy wilka. Wkrótce większość osadzonych w obozie w Miernikach wywieziono do sowieckich łagrów w głąb Związku Sowieckiego. Taki sam los spotkał przetrzymywanych w wileńskim więzieniu oficerów. Wielu zostało na nieludzkiej ziemi na zawsze. Niektórzy wrócili z łagrów dopiero w drugiej połowie lat 50. XX wieku. Wtedy na przykład wrócił wspomniany już legendarny instruktor harcerski Józef Grzesiak. Drugim kresowym miastem, którego wyzwoleniu dużą rolę odegrały oddziały Armii Krajowej, był Lwów. 12 lipca 1944 roku rozpoczęła się ofensywa 1. Frontu Ukraińskiego. 21 lipca 10. Korpus Pancernej Gwardii podszedł pod Lwów. Na Łyczakowie nawiązano kontakt z zakowcami z dywizjonu 13. Pułku Ułanów, którymi dowodził rotmistrz Dragan Totirowicz, Serb służący w Armii Krajowej. Po zaciętej walce Górny Łyczaków znalazł się w polskich rękach. W tym czasie inne szwadrony Armii Krajowej walczyły w rejonie Biłki Szlacheckiej oraz osłaniały wojska sowieckie w Winnikach. Następnego dnia sowieckie czołgi pod osłoną 13. Pułku Ułanów uderzyły w kierunku centrum. W Śródmieściu dołączyły do nich plutony 19. Pułku Piechoty Armii Krajowej. Natomiast kapitan Karol Borkowiec na czele 2. Kompanii 30. Pułku Piechoty Armii Krajowej uderzył na Cytadelę, zmuszając jej załogę do ucieczki. W ręce powstańców dostały się tamtejsze magazyny uzbrojenia. W dzielnicy północnej pluton podporucznika Zgniewa Bożysławskiego opanował gazownię miejską i utrzymał ją przez 2 dni. Oddziały Armii Krajowej zdobyły także Politechnikę Lwowską, rejon lotniska w Skniłowie, Poczcie Główną, ratusz, elektrownię, wodociągi. 27 lipca Lwów był wolny. Ogółem w walkach o miasto uczestniczyło 3000 żołnierzy Armii Krajowej pod dowództwem pułkownika Władysława Filipkowskiego, a na terenie całego okręgu lwowskiego około 7000 akowców. Uczestnik walk Paweł Maria Lisiewicz wspominał: rano 28 lipca ludzie tłoczyli się u wejścia do katedry, gdzie celebrowano mszę i pierwszy raz po okupacji zaśpiewano Boże coś Polskę. Wielu z tych zawadiacko ubranych zuchów z konspiracji, zatkniętą za pas parabelką czy przewieszonym przez ramię pistoletem maszynowym, zapłakało. Całe miasto udekorowano biało-czerwonymi flagami wieszonymi z okien mieszkań. W czasie walk o Lwów stosunki z sowieckimi dowódcami układały się poprawnie. 24 lipca przedstawiciel Komendy Okręgu Lwowskiego depeszował do Komendy Głównej Armii Krajowej,
Dzisiaj godzina 11. Komendant Gradu, kryptonim Okręgu Lwów, zgłosił mnie u sowieckiego dowódcy dywizji zdobywającej Lwów. Dowódca dywizji stwierdził, że wie już o walkach oddziałów polskich i docenia ich pomoc. Następnie zadał szereg pytań dotyczących naszego stosunku do Berlinga, który posiada 3 silne dywizje maszerujące w kierunku Lwowa. Było to celowe kłamstwo Sowietów. Dowódca pytał, czy mamy kontakt z Polską Partią Robotniczą. Pytał o nastawienie polityczne. Otrzymał odpowiedź. Jestem żołnierzem i na polityce się nie znam. Podlegam komendantowi głównemu i naczelnemu wodzowi i mam rozkaz bić Niemców. W następnej depeszy Filipkowski raportował. Ciężkie walki uliczne o Lwów trwają. Dowódca sowieckiej dywizji w pełni uznaje nasze walczące oddziały, pozostawiając na później dokładne określenie stanowiska. Współpraca między dowództwem polskim a sowieckim jest ścisła. I tak jak było na Wołyniu, tak jak to było w Wilnie, sielanka się kończy, kiedy Niemcy zostają pokonani. Pełniący funkcję szefa sztabu obszaru lwowskiego, podpułkownik Henryk Pochowski wspominał. 27 lipca zostaliśmy ponownie wezwani do sztabu frontu. Generał pułkownik Iwanow przyjął nas chłodno i zażądał złożenia broni przez wszystkie oddziały Armii Krajowej w ciągu 6 godzin. Generał Filipkowski oświadczył, że w tak krótkim terminie nie jest w stanie tego przeprowadzić. Generał Iwanow wybuchnął. Cały front może złożyć broń w ciągu 2 godzin, jeśli zechcę. W sztabie okręgu dostaliśmy zaproszenie od generała Gruszko. Przyjął nas równie uprzejmie jak poprzednio. Generał Filipkowski dał wyraz nadziei, że jednak 5. Lwowska Dywizja Armii Krajowej będzie mogła być organizowana. Nasz gospodarz uśmiechnął się wyrozumiale i powiedział: to sowiecka ziemia i sowiecki naród. Nie macie czego tu szukać. Dodał po chwili, że jest przecież polska armia, którą dowodzi wasz generał Żymierski. Czemu do niego nie pojechać i nie porozmawiać? On potrzebuje polskich dywizji, a my nie. Damy wam samolot do Żytomierza. W tej sytuacji 28 lipca Filipkowski nakazał rozbrojenie oddziałów Armii Krajowej. 31 lipca rano odleciał do Żytomierza wraz z grupą oficerów z komendy obszaru. Wieczorem tego samego dnia, na zwołanej przed dowódcą sowieckiej rzekomej odprawie, aresztowano 20 polskich oficerów. 3 sierpnia w Żytomierzu aresztowano Filipkowskiego i towarzyszących mu oficerów. Po aresztowaniu dowódców rozpoczęło się polowanie na żołnierzy Armii Krajowej. Masowe aresztowania. Szacuje się, że aresztowano 5000 AK-owców. Część zastraszonych szantażem, a straszono nie tylko ukaraniem AK-owców, ale również losem ich rodzin, zgodziła się na wcielenie do armii Berlinga. Ci, którzy odmówili, byli wyłożeni na wschód. Akcja burza na wschodzie przyniosła pewne spektakularne sukcesy natury wojskowej, jak przyspieszenie wyzwolenia Wilna czy Lwowa. Nie ulega wątpliwości, że gdyby nie pomoc żołnierzy Armii Krajowej, miasta te dłużej byłyby bronione przez Niemców. Nie ulega wątpliwości, że armia sowiecka wcześniej czy później zdobyłaby Wilno i Lwów. Ale bez wątpienia udział w tych walkach AK-owców przyspieszył moment, kiedy Lwów i Wilno były wolne od Niemców. Politycznie akcja burza na Kresach zakończyła się katastrofą. Świat nie zauważył w ogóle polskiego wysiłku zbrojnego. Wielu oficerów, działaczy cywilnych państwa podziemnego zostało aresztowanych, więzionych w głąb Rosji. Wielu żołnierzy wcielono siłą do armii Berlinga. Innych więziono w głąb Związku Sowieckiego. Byli też tacy, którzy zginęli od sowieckiej kuli. To jednak nie wpłynęło na zmianę decyzji. Postanowiono dalej kontynuować akcję burza, łudząc się, że jeżeli Armia Czerwona przekroczy linię Kerzona, czyli wkroczy na ziemię, które Stalin łaskawie oddawał Polakom, to być może sytuacja ulegnie poprawie z polskiego punktu widzenia. Było to myślenie, jak czas pokazał, niesłychanie naiwne. Kolejnym obszarem, gdzie doszło do akcji burza, było województwo lubelskie. Tutaj dowodził pułkownik Kazimierz Tumidański. Polacy zorganizowali 3. Dywizję Piechoty, na czele której stał pułkownik Adam Świtalski, 9. Dywizję Piechoty, którą dowodził Ludwik Bittner
Uczestniczyła w tych działaniach również 27. Wołyńska Dywizja Piechoty, którą dowodził Jan Kotowicz. Polacy samodzielnie lub we współpracy z wojskami sowieckimi opanowali kilkanaście mniejszych i większych miejscowości. Między innymi Bełżec, Lubartów, Kock, Białą Podlaską, Chełm, Zamość, Lublin, Puławy, Dęblin. Jedną z miejscowości, które Polacy wyzwolili samodzielnie, były Ryki. Zdobył je Marian Bernaciak. Jedna z sanitariuszek jego oddziału zanotowała w swoim dzienniku. Nasi żołnierze z Orlikiem na czele przeżywali dzień nagrody za lata walki trudu, za marsze nocne w deszczu i mrozie. Nikt się nie spodziewał, że dla nas był to jedyny dzień beztroskiej radości. Dlaczego? Bo wkrótce do Ryk wkroczyły wojska sowieckie i oddziały tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego. Zażądano, aby oddział został rozbrojony, a żołnierze wstąpili do armii Berlinga. W tej sytuacji Bernaciak rozwiązał podległy sobie oddział. I tutaj, w Lubelskiem, podobnie jak wcześniej, póki trwały walki z Niemcami, to stosunki z dowódcami sowieckimi były co najmniej poprawne. Kiedy jednak Niemcy byli pobici, aresztowano polskich dowódców, aresztowano przedstawicieli państwa podziemnego. Taki los spotkał m.in. Kazimierza Tumidańskiego. 27 lipca został aresztowany przez NKWD w siedzibie Komendy Okręgu Lubelskiego Armii Krajowej przy ulicy Górnej. Następnie 6 sierpnia został przewieziony do Moskwy. Ostatecznie trafił do obozu w Diagiliewie koło Riazania. W 1937 roku stanął na czele strajku głodowego pod koniec czerwca 1937 roku. Został przewieziony do obozu w Skopinie pod Riazaniem. I tu, 4 lipca 1937 roku, w szpitalu NKWD, podczas przymusowego karmienia został uduszony. Wskutek wprowadzenia do tchawicy rurki, celem karmienia i wlania gorącej kaszy. Oficjalnie podano jako przyczynę zawał serca. Akcja Burza ogarnęła również ziemię rzeszowską, na którą wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Tutaj Polacy samodzielnie albo wspólnie z wojskami radzieckimi wyzwolili m.in. takie miasta jak Przemyśl, Jarosław, Radymno, Rzeszów. W lipcu 1934 roku partyzanci utworzyli wokół Iwonicza polską enklawę Rzeczpospolitą Iwonicką, która dotrwała aż do września, bo wtedy to do Iwonicza wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Akcja Burza była również organizowana na tych ziemiach, do których nie dotarły w 1934 roku wojska sowieckie. W Małopolsce Zachodniej, na ziemi kieleckiej, ale o tym na jednej z kolejnych lekcji historii. Dowódcą, który sprzeciwił się pełnemu wykonaniu planu Burza, był komendant okręgu białostockiego Armii Krajowej, podpułkownik Władysław Liniarski. Formalnie wykonał rozkaz, ale w minimalnym zakresie. Pozwolił na zorganizowanie niewielkich ugrupowań oddziałów partyzanckich na obszarze Bagien Jaćwieckiego i Czerwonego i na bagnach biebrzańskich. Oddziały te stoczyły kilka potyczek z miejscowymi garnizonami niemieckimi, ale nigdzie nie powstały większe jednostki na poziomie paru batalionów czy pułku. Nie ujawniono się też przed sojusznikami, poza paroma oddziałami partyzanckimi. Wyjątkiem był Białystok. Uwolniony od Niemców 27 lipca, od razu stał się terenem swoistej konkurencji. Pojawiła się bowiem dwuwładza. Były władze legalne państwa podziemnego i pojawili się przedstawiciele PKWN-u. W Białymstoku ujawnił się delegat rządu i niektórzy oficerowie sztabu okręgu. Do miasta weszło kilka oddziałów partyzanckich Armii Krajowej. Ta niejasna sytuacja dwuwładzy trwała 2 tygodnie. 15 sierpnia nastąpiły aresztowania. Po tych aresztowaniach Liniarski polecił jeszcze głębsze zakonspirowanie oddziałów, schowanie broni i zachowanie sieci organizacyjnej. Ta strategia Liniarskiego nie uchroniła podległych żołnierzy przed aresztowaniami, gdyż niektóre oddziały i meliny zdekonspirowali do tej pory lojalnie współpracujący z zakowcami sowieccy partyzanci. Jednak skala aresztowań
była bezporównanie mniejsza niż w innych okręgach Armii Krajowej. Jak ocenia historyk Tomasz Trzembosz, cytuję, spowodowało to później, iż właśnie tutaj opór bojowy trwał wyjątkowo długo, w Łomżyńskiem, do połowy lat 50. Historyk ma tu na myśli żołnierzy wyklętych, że właśnie ta ograniczona skala aresztowań sprawiła, że opór przeciwko komunistycznemu zniewoleniu po II wojnie światowej w tym rejonie był wyjątkowo intensywny i wyjątkowo długi. Akcja Burza przyniosła ograniczony sukces natury militarnej. Polacy wyzwolili szereg mniejszych miejscowości, pomogli Armii Czerwonej wyzwolić wiele średnich i dużych miast. Natomiast politycznie zakończyła się całkowitą katastrofą. Nie uratowano przynależności do Polski Kresów Wschodnich. Nie utrzymano władzy politycznej na ziemiach zajętych przez Armię Czerwoną. Na tych ziemiach Związek Sowiecki zainstalował podległych sobie komunistów, którzy utworzyli Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Więcej o tym na jednej z kolejnych lekcji historii. Ta klęska akcji Burza to widmo narzucenia Polsce komunistycznego zniewolenia była główną przyczyną podjęcia decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego. Ale o decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego i o samym Powstaniu Warszawskim więcej na kolejnej lekcji historii.